Cześć, witam Was serdecznie. Troszkę mnie nie było. Trochę się działo przez te ostatnie dwa tygodnie. Niezwiązanego nic z akwarystyką. Trochę wyjazdów, trochę pracy. Komputer mi padł, grafika. I nie miałem kiedy zmontować i na czym. Bo miałem kilka ujęć ponagrywanych, takich krótkich. Do zmontowania, do pocięcia. No i będę musiał nagrać wszystko na jednym tchu na telefonie. To jest akwarium z perelkami Benibachi Low. Staram się tu odławiać takie gorsze sztuki naprawdę. One trafiają do takiego zbiornika Crystal Red, Crystal Black, ale to Wam później pokażę. To akwarium ma już prawie rok, w grudniu będzie miał roczek. Z tej kostki wyjechało z 250, może więcej krewetek. Zmieniło właściciela. Wygląda to tak. Nigdy nie przycinałem tu mchu. Tnę tylko rogatka i wywalam. Krewet jest dużo. Sporo siedzi pod mchem. Jak się go tam trąci, to wychodzi ich masa. Ciągle noszą. Młodych lata naprawdę dużo. Tutaj jest ten miks Crystal Red, Crystal Black. Trafiają tutaj takie gorsze sztuki. Też jest tego sporo, też młode latają. Oczywiście nic z przodu praktycznie nie widać. Tam z drobnicy jakieś z tyłu mniejsze. Także co tu więcej gadać, no. Też latają zajeczone. Ciągle brzuchy mają. Tutaj obok mamy perelki od Tomasza. Te są ładne sztuki. Zobaczcie. Ładniutkie. Tam możecie zaobserwować sobie samicę. Taką odstającą ewidentnie. Ewidentnie odstającą od reszty. Bo ja sobie tutaj przerzucam od czasu do czasu samice z tej kostki z perelkami tamtymi, no i jak ją zapylą, to wrzucam z powrotem tam. Tak samo robię z niektórymi samicami stąd, czerwonymi, wrzucam tutaj i niech samce działają, nie? Jedna z tych ładniejszych też nosi, nie wiem czy to ta. Nie ta. O, tam jest. Tamta jest nabomblowana. Także te też już zaczynają powolutku nosić. Także te już też zaczęły się powoli ruszać, że tak powiem, nie? A tak a propos, mam te Anubiasy do wydania, co tam z tyłu są. Znaczy to jest jeden w sumie. Ktoś chętny na Anubiasy, proszę pisać. No, tu jest tak ze 3-4 sztuki tych gorszych wrzuconych do poprawienia jakości, że tak powiem, no.
Tutaj są same Crystal Black. Są nawet ładne bardzo. Podobają mi się. To co było gorsze, to już stąd odłowiłem i trafiło właśnie do tamtego zbiorczego. Ładne sztuki są. Też już z 5 samic nosi. Zostawiłem sobie z 15 takich, no, ładnych, moim zdaniem bardzo ładnych. Ta co mi się reszta nie podobała, trafiła do tamtego zbiornika zbiorczego. No. Tu jest samica i nie wiem czy ona już zrzuciła jajka czy nie. Dlatego jeszcze tu siedzi, bo nie miało jej tutaj być w ogóle. No ale też się kręci powoli. No. Tutaj zbiornik z moimi nieszczęsnymi pinto, w których chyba wszystkie samice, jakie były w ilości sztuki jednej, bo tylko jedna krewetka mi z tych padła i musiała to być akurat samica. Chyba że mi się nie trafiła żadna samica w tym stadzie, to tragedia. Są też tutaj hybrydy pinto od Rafiego i dwie hybrydy moje wrzucone z takiego miksa. Tutaj możecie ją zobaczyć. Do zapylenia i też wróci do swojego baniaka. Te jeszcze troszkę podrosną i przełowię samce do miksowego, a tu zostawię same samice. Tak jak Rafi mi radził, tak też postaram się zrobić. I może mi coś tutaj uda z tego wyciągnąć. No bo szkoda tych pięciaków, no. Po karmieniu wszystko uciekło do tyłu. Tutaj są pandy i King Kongi. Jakieś małe latają, nie ma ich dużo. Naliczyłem z 10, może 12 sztuk takich maluchów, co tam widzicie go mniej więcej na środku ekranu. Śmiga. Też wszystko uciekło do tyłu. Nie ma co tu zbytnio pokazywać. No. Takie mchy. Tutaj Anubias też jest do wydania. I ten Anubias też jest do wydania. Tutaj są hybrydy. Tu w sumie wszystko trafia, co mi się nie podoba. Do tego dołożyłem jednego samca takiego pinto, który zmienia kolor na brązowy. Ta czerń robi się taka brązowa, rdzawa jakby. Nie wiem, czy to nie jakaś choroba czasem, ale no, wrzuciłem go tutaj. Tam jest drugi samiec pinto. No i jest samiec Blue Bolta, taka hybryda Tangerine. Tu stripy zacząłem też tutaj wrzucać, nie wiem czy dobrze zrobiłem, mogłem się ich pozbyć w inny sposób, komuś oddać, odsprzedać. Małych tutaj strasznie dużo lata, no mówię, jest po karmieniu i nie widać tego, ale młodych jest sporo. Niektóre są dość ciekawe nawet. Ale to jak troszkę podrosną, mam nadzieję, że przeżyją i uda się coś w najbliższym czasie pokazać. No. Także jest tego, no chciałbym wam to pokazać, no niestety, no. Jest taka kępa mchu tam z tyłu i to wszystko siedzi tam.
Niektóre sztuki tylko wylatują do przodu. I tutaj odbudowa stada trwa po przełowieniu one stripe'ów i ekstremów. Sporo dość padło ich. Zostało sztuk dorosłych chyba z 8. Młodzieży niewiele się uchowało, ale zaczęły sypać młodymi. Także no jest nadzieja, że będzie dobrze. No i że będzie tego latać sporo. No. Cały czas też nosi kałdun wielki i tymi jajkami tam z gmyra. Wypadają one stripe i ekstremy, z czego jestem bardzo zadowolony. Trafiają się też multistripe, tak jak pokazywałem wam przed chwilą. Odławiam je tam do tego miksowego. Ale może podtrzymam je mniej więcej do takich rozmiarów, jak tutaj je widzicie. I wtedy, no nie wiem, no komuś je może wydam, no nie wiem, zobaczę. Nie chcę też, żeby je do miksowego wpierdzielać, bo... No bo one tam mi nie są potrzebne, no. Cienias. Też tam z tyłu siedzą. Ten Anubias też jest do wydania, on jest wielki, no. Chętnych. Proszę pisać. No i Blue Bolty. U Blue Boltów to jest chyba już pokolenie drugie. Bo jak puściły pierwsze, to latało ich niewiele. Później znikły gdzieś tam z tyłu za tą gąbką. I tyle ich było widać. Od czasu do czasu się pojawiały jakieś małe. No teraz ich widzę zdecydowanie więcej. Też je liczyłem przy karmieniu, to z 15 sztuk naliczyłem. No nie jest jakoś super dużo, ale... Ale może będzie gicior, no. Zobaczymy też. Ja tam nie rokuję. Czas pokaże. No, kilka ich lata, nie? Ten Anubias też jest do wydania, jakby ktoś był chętny. Proszę pisać. Także kilka tych młodych tam biega. Mam nadzieję, że teraz będzie git. Miałem obiekcje co do istnienia tego akwarium. Myślałem, że może coś tu jest nie tak z tymi krewetkami w sumie. Chciałem je przerzucić do pant. Ale jeszcze się wstrzymałem i w sumie dobrze zrobiłem. Zobaczymy, jakie te młode wyjdą, jak podrosną. Bo teraz w sumie to nic na nich tak zbytnio nie widać. No, ten tak wygląda nie za ciekawie. No ale zobaczymy, no. Rodziców mają ładnych. Dobrze, mam nadzieję, że uda mi się dokleić ten kawałek do poprzedniego, bo skończyło mi się miejsce na telefonie. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, zostaw suba. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!